Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Elite Detailer i ich Citric Foam, czyli kwaśna piana. I od czego zacznę? Kurde, od zapachu. O, od zapachu. Czuć cytrusy, ale niestety przełamane kwaśnym produktem właśnie, takim dofelk na przykład powiedzmy. Tak, tak, jest taki kwaśny zapach, niestety nie jest to jakieś cudo, na aucie niewyczuwalne. I teraz tak, co do piany. Na chwilę obecną to jest jedyna piana, która rzeczywiście robi to, co powinna. Dla mnie jest, jeżeli chodzi o piany, kwaśne jest królem. Rewelacja. Gęstość piany jest idealna, 1 do 10. Naprawdę fajna. Nie jest puchem, czyli ładnie zwilża ten brud, można powiedzieć. I naprawdę jak na pianę kwaśną robi mega robotę, nie zaburza hydro i rzeczywiście odtyka. Zdecydowanie odtyka. Bardzo fajny produkt. Teraz tak. Zobacz, zaatakowałem z oprysku 1 do 10.
co? Elegancko. Na chwilę obecną, tak jak mówiłem, powtórzę się. Król, naprawdę król. I teraz tak. 1 do 10 jest to grube stężenie. I tutaj od razu powiem. Zdejmie, a czy zdejmie. Rusza Quick Detailery, ale Quick Detailer to żadne zabezpieczenie. Spokojnie na powłokach możesz takim stężeniem szaleć, ale bez ruszania rękawicą, czyli bez jazdy mechanicznej, bo może się to różnie skończyć. Ostry zawodnik. Jak dla mnie, tak naprawdę, mając ten produkt, masz trzy w jednym. Szampon, piana i nawet jak chcesz właśnie zebrać sobie, tak jak na przykład ja używam do odtykania powłok Aquę, kwaśną, tak samo możesz ten produkt zrobić. 1 do 40, 1 do 30. Oczywiście najpierw sprawdź sobie, jak to u Ciebie się zachowa, bo to, że u mnie 1 do 30 się sprawdziło, czy do 40, to nie znaczy, że u Ciebie będzie ok. Może podgryzać letnie woski. Może podgryzać 1 do 10. Tu mówię o oprysku, bo piana, jeżeli chodzi z pianownicy, spoko, luzik. Możesz nawet 1 do 5, wtedy fajniejsza, gęściejsza. Robota podobna, ale 1 do 10 moim zdaniem jest tak w sam raz. Naprawdę rewelacja. Produkt fenomenalny i tak naprawdę wszystkie piany, które kwaśne do tej pory miałem, to udawały, że są kwaśne. Ten produkt robi to, co powinien robić, czyli rzeczywiście odtyka. Wypłukanie, wiadomo, jak to przy kwaśnych produktach, bezproblemowe. Ja odtykałem sobie powłokę od H2O Light i 1 do 40 sobie zrobiłem właśnie i machnąłem sobie rękawicą, bomba. Tak naprawdę to zachowuje się właśnie jak ten Aqua. Coś pięknego. Super produkt. Naprawdę rewelacja. Tutaj pod tym względem Elite Detailer pokazało klasę. Szampon jest hardkorem, a ta piana również daje radę. I tak naprawdę jakbym miał kupić sobie coś kwaśnego, to w sumie nie bawiłbym się w żadne szampony kwaśne. Tak samo ten Elite Detailer też bym sobie odpuścił. Kupiłbym to. Kupiłbym ten produkt i tak jak mówiłem, trzy w jednym. Bawisz się stężeniami i to jest wszystko. Zimą, a i do odtykania powłok właśnie, fajna sprawa, bo zaczynasz od prewoszu, czyli oprysk tym, myjesz jako szampon, tutaj stężenie też sobie możesz dobrać. Wiadomo, zaczynamy na 10 litrów od 30, 40, 50, jak potrzeba to i 100 ml. Musisz sobie to sprawdzić. Ja atakowałem, dodałem 100 ml na 10 litrów wody. No ostro jest, ostro. Quick Detailery, no niby ich nie rusza, raczej niby siedział taki zawodnik, który jest delikatny. To go delikatnie podgryzł, także tutaj, no, raczej podgryzł. Miałem uczucie, że jakby troszeczkę osłabł, ale 100 ml moim zdaniem, i ja to tylko mówię na moim doświadczeniu, u Ciebie niekoniecznie musi się tak sprawdzić, żeby nie było. Jest takim złotym środkiem. 100 ml... Nawet na powłokę nie bałbym się 200 ml na 10 litrów wody. Także tutaj musi się pobawić, ale produkt naprawdę robi to, co powinien. To mi się właśnie podoba. Tam zapach, wiadomo, no niestety, no jakby pachniał jeszcze jakoś cudownie, to już by było mistrzostwo, ale wszystkie, chociaż on, kurczę, nie pachnie źle, no. Tak naprawdę później to nie jest wyczuwalne. Jest ta nuta, ta kwaśna takiego produktu do felg, ale cytrusy też tutaj czuć. Także jak dla mnie, bomba. Dobra, nie będę się powtarzał. Kurczę, czy dajemy 100 ml? Chyba tak. Zresztą, nie powiem Ci, co masz wpisać. Pewnie się już pojawił napis, więc, bo tak to, kurczę, niektórzy zauważyłem pyk do końca i czekają, co ja powiem. Że na przykład do zgarnięcia jest pierwszy wpis, a pewnie już się wpisik pojawił. Kto był bystry i wyhaczył, ten pewnie zgarnął 100 ml tego produktu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!